Tegoroczny turniej półfinałowy o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej juniorek młodszych odbył się w Boguszowie Gorcach na stadionie Szczytu. Zawody wygrały juniorki z Gorzowa Wielkopolskiego, wygrywając wszystkie swoje mecze. Drużynie SP Szczyt Tekstin Boguszów Gorce nie udało się zakwalifikować do dalszego etapu rozgrywek o klubowe Mistrzostwo Polski w piłce nożnej juniorek młodszych. Mimo gry na własnym terenie i wygranej w pierwszym meczu z Watrą Gidle, kolejne mecze nie ułożyły się już po myśli młodych piłkarek. W konsekwencji zajęły one trzecie miejsce w półfinałach rozgrywek. Jednak trzeba podkreślić, że grały z naprawdę mocnymi rywalkami, bo Bostilonem Gorzów Wielkopolski, tegorocznymi zwyciężczyniami turnieju Coca-Cola Cup właśnie w tej kategorii wiekowej i z zespołem Ekstraligi Darkfilem Tomaszów Mazowiecki. W turnieju uczestniczą cztery drużyny, to są zwycięzcy ćwierćfinału w danym województwie. My jesteśmy jako przedstawiciel województwa dolnośląskiego. Oprócz tego Stilon Gorzów, który reprezentuje Wielkopolskę. MUX Darkfil Tomaszów Mazowiecki reprezentuje województwo łódzkie i tak samo UKS Watra Gidle. Mecz z drużyną Watry Gidle zakończył się wynikiem 1-0, ale zawodniczki twierdzą, że nie było wyraźnej dominacji na boisku. Mimo to zespołem, który schodził z murawy z uśmiechem na ustach, była ekipa z Boguszowa. No raczej nie było przewagi, która lepsza. Wyrównany był mecz, ale skoro wygrały, widocznie były lepsze. Trener Watry był zadowolony z gry swoich podopiecznych, tym bardziej, że pierwszy raz grały one na tak wysoko położonym stadionie. Różnicę robił także rozmiar boiska, gdyż piłkarki grywały ostatnio na małych obiektach. Według mnie mecz był wyrównany, dziewczyny zagrały swoje, troszeczkę się nie mogły przestawić z małych boisk, bo ostatnio grały na małych boiskach i te podania im nie wychodziły do końca. Natomiast jeszcze naszym problemem było przystosowanie się do warunków panujących, bo pierwszy raz na takiej wysokości. Może to też wpłynęło troszeczkę. Ogólnie jestem zadowolony. Mecz wyrównany. Jedna bramka z karnego. Przegraliśmy. Ale nie jeśli. Zawodniczki Szczytu mogły wygrać więcej niż 1-0, tym bardziej, że przeciwniczki praktycznie nie zagrażały ich bramce. Jednak w kontekście całego półfinału ważniejsza była sama wygrana w meczu. Mieliśmy posiadanie piłki, stworzyliśmy więcej sytuacji. Tamta drużyna właściwie nie stworzyła żadnej takiej okazji do zdobycia gola. Gol padł po karnym, bo zawodniczka zagrała ręką drużyny przeciwnej. Szkoda, że niszczyliśmy więcej goli, bo były ku temu sytuacje, żeby jeszcze chociaż jednego czy dwa gole strzelić, bo to może mieć znaczenie w końcowym rozrachunku, liczba strzelonych goli. Ale jestem zadowolony, dziewczyny, to pierwszy mecz zawsze jest trudny. Dziewczyny dały z siebie tyle umiały i teraz czekamy na kolejnego rywala, Gorzów, to będzie na pewno trudniejszy mecz. Trener juniorek z Gorzowa Wielkopolskiego była ucieszona, że jej drużyna grała luźno. Zawodniczki nie były zestresowane, co odzwierciedlały składne akcje na boisku. Mam nadzieję, że już trzeci mecz, który będziemy rozgrywać na tym drugim boisku, że już wtedy będą na całkiem luzie grały i faktycznie pokażą tą piłkę na najwyższym poziomie w Polsce w tej kategorii wiekowej, bo drużyna TKK Stilon jest ubiegłorocznym srebrnym medalistą i mam nadzieję, że w tym roku też takie aspiracje mamy i też chcemy powalczyć o medal Mistrzostw Polski. Bramka samobójcza przekreśliła szansę Darkfilu na rywalizację w finale o Mistrzostwo Polski juniorek. Jednak mają one możliwość zajęcia miejsca od 5 do 8 w dalszym etapie rozgrywek. Ogólnie mecze lekkie były, no najcięższy ten ze Stilonem Gorzów, gdzie grały tam reprezentantki Polski przez bramkę samobójczą. Niestety tam przegraliśmy. Natomiast tutaj te mecze to były łatwe, spokojne. Nie ma wątpliwości, że rozegrany turniej to kolejne doświadczenie zdobyte przez zawodniczki z Boguszowa Gorc. Przyda się ono zwłaszcza młodym piłkarkom, tym bardziej, że klub szykuje się do dobrego startu w drugiej lidze kobiet w nowym sezonie. Brawo, Miśka!